Cześć, witajcie w Biznes Po Ludzku, Biznes Po Łódzku. Dzisiejszym gościem lew biznesu z branży IT, Przemysław Mikus z firmy Liki. Witaj. Cześć, Radku. No właśnie, Liki, Liki Solution, Liki Software, Liki Software House. Czym się zajmujecie? Nie wszyscy mogą Was znać, zwłaszcza w Łodzi. Na pewno nie wszyscy znają. Wiesz co, robimy dokładnie to samo, co robiliśmy od początku, tylko może trochę bardziej się koncentrując. Tak? W sensie, jak zakładaliśmy firmę te kilka lat temu, nazwaliśmy ją Liki Mobile Solutions, czyli robiliśmy przede wszystkim rozwiązania mobilne w oparciu o oprogramowanie, tak? Dla różnych branż. I to, co robimy na tą chwilę, to właściwie dalej jest to samo, można w ten sposób powiedzieć, że dalej tworzymy oprogramowanie na zlecenie, aczkolwiek ewoluujemy w kierunku tego, co jakby nam wychodzi najlepiej. Tak? Najlepiej obecnie wychodzą nam rozwiązania takie gdzieś z pogranicza e-medycyny, transportu i tak dalej, czyli te wszystkie rozwiązania nasze, które produkujemy, mają gdzieś z tyłu ten czynnik mobile, nazwijmy, tak? W sensie jakby dużo tych rozwiązań to są jakieś aplikacje mobilne, ale też cała otoczka oprogramowaniowa, która jest dookoła tego, czyli czy to systemy frontendowe, webowe, backendowe i różne inne. Zaczynaliście z zespołem iloosobowym? Wiesz co, zaczynaliśmy tak naprawdę kilkuosobowym zespołem, który powoli, wiesz, udawało się rozwijać. I dzisiaj, na dzień dzisiejszy macie ponad 40 osób. Tak, aktualnie w zespole jest ponad 40 osób. No. I tu właśnie pytanie. Są różne jakby szkoły, z których udało mi się dowiedzieć. Jedna ze szkół to jest taka, że okej, rośniemy, cały czas rośniemy, będzie nas 200, 500, 1000 osób, bo taka jest jak gdyby gdzieś tam skalowalność. A jaka jest u Was filozofia w firmie? Wy chcecie być takim wielką firmą? Wiesz co, niekoniecznie. Raczej wolelibyśmy być, wiesz co, ekspertem i firmą, która po prostu produkuje ciekawe projekty, które gdzieś na koniec mogą zmienić świat, tak? W sensie nie lubimy jakichś, wiesz, bardzo dużych, nudnych projektów, tak? Więc niekoniecznie musimy się skalować z 40 osób do 400 na przykład w przyszłym roku, chociaż sam wzrost nam oczywiście nie przeszkadza. Natomiast raczej zależy nam na tym, żeby to, co produkujemy, żeby było ciekawe, żeby dawało możliwość prowadzenia jakichś innowacji. I dla Was, żeby to była nadal frajda. No wiesz co, to jest istotne, tak? W sensie jakby jeżeli pracujesz jako programista, tak? Czyli członkowie naszego zespołu, jeżeli produkują jakieś oprogramowanie, no to muszą z jednej strony zastanawiać się nad kwestiami funkcjonalnymi, tak? Co to wniesie dla świata, z drugiej strony muszą się zastanawiać od strony technologicznej, jak to wykonać, więc dużo lepiej się pracuje i dużo łatwiej jest się zaangażować, jeżeli faktycznie daje to fan, tak? Bo dzisiejszy świat IT, patrząc na ceny wynagrodzenia, jakby mody i pralka, wszystko już teraz gdzieś tam ma ten wątek z pogranicza IT i innych dziedzin. Co powoduje jakby, że czy w ogóle macie problem z pozyskiwaniem pracowników, czy jesteście już na tyle na rynku rozpoznawalni, że te fajne kąski, nazwijmy ci specjaliści, którzy mają gdzieś na pasce, znają Waszą politykę firmy, po prostu do Was przychodzą? Znaczy, nie mamy może jakichś drastycznych problemów z rekrutacją, natomiast oczywiście jakby poruszamy się na rynku pracownika, więc to my się musimy starać, żeby ktoś chciał z nami pracować i żebyśmy byli atrakcyjnym pracodawcą. Staramy się to robić właśnie poprzez ciekawe projekty, tak? W sensie jakby z jednej strony obecnie te wynagrodzenia programistów są już na tyle na wysokim poziomie, że nie zawsze tylko aspekty finansowe są najbardziej istotne, wiesz, w trakcie podejmowania decyzji o pracy u jednego czy u innego pracodawcy. To teraz takie pytanie, trochę cofnijmy się w czasie. Jesteś dyrektorem zarządzającym, menadżerem. Kiedyś dawno temu byłeś lekko programistą, tak? I tą całą wiedzę związaną z zarządzaniem personelem, biznesem. Jesteś też handlowcem chyba, prawda? I w takim razie pytanie, jakbyś się tak cofnął o 3-5 lat, a może nawet o rok. i byś mógł sobie coś powiedzieć, to co byś sobie powiedział właśnie tak, żeby iść do przodu? Okej. Znaczy, moja ścieżka nie jest taka typowa, wiesz, jak w innych software house'ach. Ja nie zaczynałem Liki będąc programistą, tak? Moja styczność z programowaniem była dużo więcej lat temu, więc jakby nie mogę powiedzieć, że tu jestem takim standardowym przykładem. Natomiast jakbym miał udzielić jakiejś porady, to istotne jest to skoncentrowanie się na tym, co ty naprawdę lubisz, tak? W sensie, jeżeli jesteś programistą, dobrze ci to wychodzi, to jest twoja pasja i to jest coś, co chciałbyś robić, skoncentruj się na tym. Jeżeli myślisz o budowaniu swojej firmy, uzbrój się w cierpliwość i wytężoną pracę, tak? Ale z drugiej strony no, obserwuj też to, co się dzieje na rynku, tak? W sensie, jeżeli zdefiniujesz sobie dobrze, co chciałbyś robić, tak? No to faktycznie koncentruj się na tym, obserwując, co jest dookoła, tak żeby móc podjąć jakieś decyzje o zmianie. Natomiast myślę, że możesz potrzebować na różnych etapach rozwoju, na przykład uzupełnienia twoich kompetencji o kompetencje innych osób, tak? W sensie, jeżeli masz dobre kompetencje menedżerskie, będziesz dobrym menedżerem, będziesz dobrze sobie z tym radził, to może potrzebujesz uzupełnić swoją ekipę o większą ilość na przykład programistów, tak? Czy osób ściśle związanych z technologią. A jeżeli z drugiej strony to ty jesteś tym guru od programowania, tak? To może lepiej, jeżeli dobierzesz sobie do zespołu kogoś, kto się zajmie czy sprzedażą, czy budowaniem zespołu, czy jeszcze jakimiś innymi. Czy marketingiem wszystkim dookoła. Nie wspomniałem o marketingu. Czyli de facto jakby z tego, co mówisz, mimo że to jest firma gdzieś tam informatyczna, tworząca gdzieś tam to oprogramowanie na zamówienie, to mimo wszystko dobrze by było, żeby każdy z tych właścicieli się zastanowił, kurczę, to są moje słabe strony i powinienem tak sobie dobrać ten zespół, żeby iść do przodu. Bo bardzo często mamy tak, że pewnie znasz firmy, które zaczynały w podobnym czasie jak wy i one nadal są gdzieś tam takim dużo mniejszym zespołem albo ich po prostu nie ma, tak? I tutaj co powoduje, że wy jesteście na tym rynku, rośniecie sobie systematycznie powoli tak jak zakładacie w tym tempie i jesteście, nie straciliście klientów, nie straciliście jakby zaufania, czy nie mieliście jakieś tam przeinwestowanie, bo często jest też tak, że ktoś nagle się rozrasta, zatrudnia 50 osób i jest, no nara nie panuje nad niczym i nic nie jestem w stanie dowieść do końca. Wiesz, jakby wracając do tego początku, ważne jest, żebyś robił to, co naprawdę lubisz, albo to, co naprawdę chcesz robić, tak? W sensie nie zostawaj prawnikiem tylko dlatego, że tata ci powiedział, że dobrze by było, żebyś miał zostać prawnikiem, albo nie zostawaj programistą, bo mama powiedziała, że programista świetnie zarabia, tak? Oczywiście, absolutnie, programista świetnie zarabia, więc jeżeli tylko masz predyspozycję i to lubisz, super, chłopie, zostawaj programistą. Twoim zdaniem co znaczy, że ktoś ma predyspozycję, żeby być programistą? No, wiesz co, musisz mieć pewną dozę umiejętności technicznych, najlepiej gdzieś wcześniej wspieranych, czy to na uczelni, czy jeszcze lepiej rozwojem osobistym, tak? Szukaj, czytaj, w internecie, w Google jesteś w stanie obecnie znaleźć wszystko tak naprawdę, więc jeżeli tylko to jest twój konik, to jest twoja pasja, to ją rozwijaj. Programistą może być osoba humanista? Może być. Może być, oczywiście. Się sprawdzi przy tych wszystkich szlaczkach? Tak, historia zna takie przypadki i to nawet, wiesz, z dużymi sukcesami. Oczywiście jakby standardowy, nie wiem, obraz programisty to jest osoba po studiach technicznych, tak, stricte sfokusowana, wiesz, na programowanie, na rozwiązywanie tego typu problemów programistycznych, stricte no, technik, tak, inżynier, technolog, tak? Natomiast osobiście znam wiele osób, które przebranżowiły się, tak? Weszły w programowanie, mając doświadczenie wcześniej w innych dziedzinach. Oczywiście wtedy muszą uzupełnić te podstawy przede wszystkim, które gdzieś zwykle ludzie zdobywają czy na studiach, tak, no, jakby dużo matematyki, dużo fizyki jest tam gdzieś z tyłu, ale humaniści też mogą sobie poradzić. Co więcej, często te osoby, które mają takie zacięcie, nazwijmy to humanistyczne, czy kompetencje miękkie, często wnoszą pewne inne, niestandardowe rozwiązania do... Inne spojrzenie na problem. Więc też są wartościowymi członkami zespołu. Więc no, oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że każdy nauczyciel może zostać świetnym programistą, bo kłamałbym, ale na pewno spora część humanistów może zostać programistami. Super. To jeszcze tak, bo mówisz, że jest rynek pracownika. Co wy jakby robicie jako Liki, że ci programiści się dobrze u was czują? Staramy się dbać o zespół, a chociaż to jest trywialne, obecnie wszystkie firmy, wiesz, programistyczne, wiesz... Czyli no, wszystkie owoce, pizze, czwartki i inne rzeczy. Staramy się, tak, tu jakby podążać za trendami z jednej strony, ale to, na co kładziemy największy nacisk, to staramy się cały czas mieć dobre projekty. Tak, żeby, wiesz, żeby ekipa, która z nami pracuje, miało poczucie, że robi coś ciekawego, tak, że nie tworzy jakichś pułkowników, które gdzieś tam, wiesz, stoją później na szafie i właściwie niewiele wnoszą, tylko że faktycznie tworzą oprogramowanie, które w jakiś sposób zmienia nasz świat, tak? No i jakby to w naszym wypadku to jest podstawa. Tak? I to faktycznie, bo teraz mi przyszła, kiedyś niedawno rozmawiałem ze znajomym, który mówi, że właśnie gdzieś tam robi restrukturyzację w firmie i mówi, że nie jest w stanie jakby pracować z niektórymi ludźmi, bo oni mówią, że ale ja chcę robić jakieś ciekawe rzeczy, jakieś fajne, coś takiego catchy, a nie kolejną właśnie, kolejny taki produkt, który już wcześniej robiłem. Czy to też trochę nie degeneruje tak naprawdę tego rynku i nie spowoduje, że te fanaberie niektórych, bo nie mówię, że wszystkich, ale niektórzy są naprawdę bardzo humorzaści, że tak powiem, ci programiści, że to gdzieś w pewnym momencie się skończy i... Wiesz co, jakby i tym rynkiem, mam na myśli i tym rynkiem pracy, rządzą prawa podaży i popytu, tak? Obecnie popyt jest tak olbrzymi, że jakby pozwala też na to, żeby na przykład to, co powiedziałeś, albo jakby żeby móc sobie przebierać, tak? Bo jakby jeżeli masz zapewnione wynagrodzenie na dużym poziomie, tak? I ono w twojej piramidzie Maslowa, wiesz, pokrywa, wiesz, dużo potrzeb, tak? No to gdzieś później przychodzą potrzeby innego rzędu, tak? Gdzie faktycznie, okej, nie chcesz robić tego, co jest bardzo nudne, tylko chciałbyś robić coś, co faktycznie zmienia świat, albo z drugiej strony chciałbyś mieć możliwość, wiesz, też realizacji siebie i rozwijania. Tutaj trzeba pamiętać o tym i to jakby chciałbym trochę też obronić programistów, że ten zawód jest o tyle specyficzny, że ludzie muszą się rozwijać ciągle. Te technologie, w których my tworzymy obecnie, to są inne technologie niż te, w których tworzyliśmy 5 lat temu. No tak, kiedyś w sensie, Flash był super popularny, a na przykład, tak, nie istnieje. Co chwila wchodzą nowe technologie, co chwila wchodzą nowe rozwiązania, nowe frameworki i tak dalej. I to powoduje, że żeby być cały czas na czasie, musisz cały czas inwestować w siebie. A to powoduje, że tak naprawdę dobrzy programiści często poza pracą jeszcze robią coś więcej w domu, tak? Doczytując, doszkalając się, rozwijając dalej. To jest trochę tak jak, może patrząc pery jakieś takie prostsze zawody, jak księgowy, który musi się nauczyć nowych przepisów, tak? Które wchodzą gdzieś tam, wchodzą nowe ustawy, czy kierowca ciężarówki, który musi się dowiedzieć o zmianach, tak? Nikt go o to nie pyta, czy on przewiezie ludzi zgodnie z tymi zmianami. To po prostu musi wiedzieć, że są. To po prostu musi wiedzieć. Tak programiści mają to na dużo większą skalę, tak? W sensie muszą podążać za trendami, muszą wiedzieć, w związku z tym jakby ten proces nauki jest właściwie ciągły. Kończąc dzisiejsze spotkanie, takie pytanie do menadżera, którym jesteś. Książka, którą byś polecił każdemu, którą warto przeczytać? Książka, którą bym polecił każdemu? Kto chce zostać, kto jest menadżerem, która gdzieś mogłaby trochę zmienić spojrzenie. To wiesz co, polecę ci dwie książki, bo to zależy na jakim etapie rozwoju jesteś. Warto sobie znaleźć taką dość znaną pozycję pod tytułem 4-godzinny tydzień pracy. Nie wiem, czy słyszałeś o Timie Ferrisie, tak? Książka jest bardzo fajna, przeczytaj ją, aczkolwiek nie traktuję jej bezpośrednio, tak? Nie wierzę w taką, na koniec nie wierzę w tą tezę, która jest tytułem książki, że możesz zrobić sobie 4-godzinny tydzień pracy, ale ona pewnej części myślę, że odnosi się fajnie do tego i w jaki sposób koncentrować się na rzeczach ważnych. Czy to przy wybieraniu właśnie swojej pasji, na przykład i przekuwaniu jej na jakąś firmę. Natomiast jak już będziesz trochę dalej później i jak już zarządzasz zespołem, to bardzo fajną pozycją jest High Output Management, byłego prezesa Intela. Niestety nie ma tej książki po polsku. Nie została wydana. Andy Grove zdążył umrzeć, zanim się pojawiła polska edycja. Ale jeżeli radzisz sobie z angielskim i myślisz o zarządzaniu zespołem czy przedsiębiorstwem, to jest taki fajny, wiesz, przewodnik dla menedżera. To jeszcze bardzo fajną tezę słyszałem, że coś, co powoduje, że się staje dużo lepszym menadżerem, to jest jak pojawia się dziecko. Nagle wtedy czasu wystarcza na wszystko i się kompletnie nie traci na rzeczy zbędne. Wiesz, to na pewno jest to prawdą, tak? W sensie, jeżeli 4 godziny jednak mogą zdarzyć się. Jeżeli masz ograniczone zasoby, czyli w tym wypadku ograniczone zasoby w związku z czasem, musisz podejmować szybciej decyzje, tak? Musisz uczyć się z tym radzić, więc na pewno dziecko paradoksalnie może pomóc. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale może pomóc. Super, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby tutaj do nas dotrzeć. Życzę Ci, żeby ten popyt i podaż była na takim zdrowym poziomie, żeby Twoja firma się rozwijała tak, jak sobie życzysz. Dzięki. Fajnie. Bardzo dziękuję, Radek.